Dzień dobry Państwu. Przemysław Wippler, poseł Konfederacji. Dzień dobry, witam serdecznie w nowym roku. Mam pewien kłopot, jak zrozumieć pańskie wypowiedzi na temat tego, co się dzieje w mediach publicznych, bo pan tak bardzo waży słowa, a właściwie w zasadzie nie tyle waży słowa, tylko przekaz, żeby powiedzieć, że PiS jest zły, a Platforma jest zła. No bo media, które nie były publiczne, które miały rolę jak komunistyczny radiokomitet za PiS-u, to nie jest wartość, którym szczególnie trzeba bronić. Z drugiej strony wchodzenie i przejmowanie jakiejkolwiek instytucji w oparciu o uchwałę sejmową jest równie rozsądne, jak to, gdybym ja poszedł z panem redaktorem na wino, zaprosił tam notariusza i ogłosił, że właśnie powołałem pana na prezesa TVP. Miałbym do tego równie dobre papiery jak minister Sienkiewicz, stąd moja mój krytycyzm, bo my naprawdę chcielibyśmy... Pan wie, że jestem na takie rzeczy zawsze otwarty, ale... Cała Polska wie. To prawda akurat, ale jeżeli ma być przywracanie praworządności, to przywracajmy praworządność, a nie idźmy w jeszcze większe bagno pod względem prawnym niż to, które nam w trakcie ośmiu ostatnich lat zgodował. Dobra, bo ja rozumiem tę pierwszą część wypowiedzi i się z nią całkowicie utożsamiam. Rzeczywiście PiS ma pewien problem, jak zwołać na 11 stycznia demonstrację w obronie mediów publicznych, skoro ludzie te media publiczne, nawet wielu zwolenników PiS uważało za szambo. No za kompletne. Użyteczne szambo, ale jednak szambo. No bo tak sami oni na OFIE, poza, można powiedzieć, tak kamerami mniej więcej mówią. O sobie mówili. Wstydzili się, że tam pracują. Przynajmniej niektórzy z nich. No dobrze, no to jak bronić tego? Ale z drugiej strony... Ale nie bronimy tego właśnie. No właśnie ale, powodów. Ale metody, jakimi nowa władza sięga po te... po to szambo i wcale nie po to, żeby je oczyścić, tylko żeby go używać. Żeby przejąć, ale nie tylko. To samo się dzieje, będzie działo ze spółkami Skarbu Państwa. Już w chwili obecnej do Rady Nadzorczej Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych. Nie zrobili prawie. No nie, no szkoda. Właśnie, ale w pierwszych ruchach do PWPW, czyli Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych, szefowa gabinetu politycznego pana ministra Kierwińskiego została powołana i to pierwsze kroki w odpolitycznianiu spółek Skarbu Państwa, więc można powiedzieć, tu będzie tak samo albo jeszcze bardziej spektakularnie. Tak pan uważa? No dobrze, bo wy macie pewien problem i to nawet Sławomir Mentzen zauważa. Musicie między Scyllą a Charybdą żeglować, między PiS-em, od którego musicie się odcinać, a nową władzą, z którą nie chcecie się dać skleić. Pierwszy test będzie teraz głosowanie ustaw budżetowych i okołobudżetowych. Jak będziemy głosowali przeciw ustawie budżetowej. Wczoraj byłem bardzo zdziwiony, ponieważ jeżeli ustawę okołobudżetową, znowuż był kolejny niemądry ruch na pogłębienie konfliktu na linii prezydent i... To nie jest niemądry ruch, to jest przecież celowe. Odrzucono projekt prezydenta, nawet nie chcąc nad nim pracować. Nie dlatego, że on jest zły, czy jest niemądry. Licząc się z kolejnym wetem i licząc się z tym, że w różnych kwestiach, no chyba, że obie strony uważają, że polaryzacja jest lepsza i bezprawie jest lepsze niż realne rozwiązywanie problemów i wypracowanie konsensusu. Ponieważ moim zdaniem najlepszą naprawą mediów publicznych byłoby zrobienie opcji zerowej i przywrócenie sytuacji, w której z udziałem Krajowej Rady Radiofonii Telewizji w określonym trybie są powoływane nowe władze. Ale wie pan doskonale, że tak było przez lata i wcale to nie była lepsza telewizja. I ja nie mówię, że... Ja w ogóle nie wierzę w telewizję. My nie wierzymy w ogóle w telewizję publiczną. Ja sam nie mam od lat telewizora w domu. Nie to problem, telewizji się zlikwiduje sam, no. Moim zdaniem to jest pewien relikt przeszłości, niestety. Dla całego pokolenia ludzi, którzy mają jeszcze potrzebę oglądania telewizji, jest istotne, ale ta liczba osób radykalnie spada, maleje. Przemysław Wippler, poseł Konfederacji, jest ze mną w studiu. To jedno pytanie. Będzie ta ustawa, o której tak powiedzieliśmy, nie tłumacząc, o czym mówimy. Chodzi o ustawę okołobudżetową w sprawie 3 miliardów na telewizję publiczną. Projekt zabierający 3 miliardy na media złożył prezydent. A przy okazji zabrał podwyżki pielęgniarkom, nauczycielom przedszkolnym. Ale sekundkę, teraz złożył projekt ustawy okołobudżetowej, w której są podwyżki dla nauczycieli, a nie ma 3 miliardów na telewizję. Donald Tusk go przelicytował, bo złożył ten sam projekt, ale te 3 miliardy oddał jeszcze na onkologię.
Czyli prawda? Spełnił swoją obietnicę wyborczą, o której szybko zapomniał, ale Donald Tusk jednocześnie zapewnił sobie poprawką w ustawie budżetowej 13 miliardów, które na swój podpis będzie mógł przerzucać na jakie chce podmioty, między innymi na telewizję publiczną. O tym jeszcze nikt nie mówi, ale w pewnym momencie wjeżdża taka poprawka, w ramach której w rezerwie, którą premier na podpis może uruchamiać, pojawia się 13 miliardów na obligacje, które mogą być wydawane. No to jest ponad 4 razy tyle, ile miało trafić na TVP i w ileś innych miejsc. Jak będziecie głosowali nad tą ustawą okołobudżetową? Te 3 miliardy zabierane telewizji, dawane na onkologię. Myślę, że w tej sprawie, jak w wielu sprawach, po prostu się wstrzymamy. Ponieważ tam są rzeczy, które nam się podobają, rzeczy, które nam się nie podobają. W stacji, w której jasne, mamy publiczną edukację, mamy publiczną służbę zdrowia i mamy naprawdę ileś rozsądnych rzeczy, mamy rzeczy jednocześnie nierozsądne. Od 1 stycznia, czyli od paru dni, dzieci i młodzież, czyli wszyscy, którzy mają mniej niż 18 lat, nie mogą kupić sobie napojów energetycznych. Pan jako ojciec z wielu dzieci się cieszy, czy raczej martwi, że zabierają im wolność? Jak moje dzieci mają dobre nawyki konsumpcyjne, bo rodzice, wychowując dzieci, kształtujemy między innymi dobre nawyki żywieniowe, więc to praktycznie energetyki moje dzieci znają głównie. Powiem tak, te, które są w szkole średniej, to już próbowały, ale te młodsze, to dla nich jest, no można powiedzieć, równa abstrakcja jak alkohol. Wiemy, że nie w każdym domu tak jest, ale sytuacja, ja znam dokładnie kontekst i tło. A pan nie mówi, nie pytam pytania, to znaczy, to dobrze, że jest zakazany sprzedaż jest energetyków. Jest to absurdalne, tak samo jak likwidacja i zakaz sprzedaży pączków i drożdżówek w szkołach miał doprowadzić do tego, że dzieci polskie będą piekłe i szczupłe. Nie są. Nie są, ale przy okazji zlikwidowano kilka tysięcy sklepików szkolnych. To jest po pierwsze. Po drugie, w przypadku wszystkich tego rodzaju zakazów, koniec końców, w kraju, w którym dzieciaki w szkole obok, w liceum obok, mogą kupić narkotyki, które mogą kupić marihuanę. Tutaj mamy kilkaset metrów stąd jest liceum Batorego, który skończył niejaki Mata, więc on o tym wyśpiewał, jak wyglądają nawyki konsumpcyjne. Pan wierzy, że 17-letni licealista będzie, który może kupić grama w godzinę trawy, nie kupi sobie energetyka? No to pan się śmieje, ja się śmieję, wiemy, że to jest, ale... Się, no bo ale życie, ja powiem panu, nie może kupić pączka i nie może kupić napoju energetycznego, a rzeczywiście legalnie, półlegalnie. Ale powiem więcej, ja znam dokładnie tło, skąd się wziął ten zakaz. Partia Bielana, tak zwani Republikanie, miała kongres, na który zaprosiła Kaczyńskiego. Dobrze. I nie miała żadnych pomysłów i przeczytali przypadkiem tekst redaktora Słowika z Wirtualnej Polski, który napisał... do partii Bielana jest powszechnie znana. A mogę o Grzegorza Brauna spytać, bo za chwilę musimy przechodzić do internetu i pan powie, że nie zdążyłem. To już mówię, wyrzucicie go wreszcie z klubu, bo on jest taki zawieszony i nie wiadomo. Jest zawieszenie, to jest stan pomiędzy. Wyrzucicie go decyzja, z klubu, czy nie? To jest decyzja Rady Liderów Konfederacji na poziomie klubu. Pana zdaniem, powinien wylecieć z klubu, czy nie? Ja swoje zdanie już wyrażałem. Ja byłem bardzo krytyczny wobec tego, w jaki sposób co zrobił Grzegorz Braun. To nie pan wyrazi jeszcze raz, bo to będzie... To jest żeby ważny wywołać moment. Kolejną falę nie, hejtu to jest wobec bardzo ważny mnie. Moment, bo to jest wniosek lewicy, który będzie głosowany o pozbawienie fotela wicemarszałka Krzysztofa Bosaka. Dużo ważniejszy będzie wniosek o uchylenie immunitetu Grzegorzowi Braunowi. Najpierw pytanie do pana. Czy pana zdaniem Grzegorz Braun powinien wylecieć z Konfederacji? Nie będę mówił o tym, co powinny zrobić władze Konfederacji. Ja pana wiem, zdaniem, jak ja głosowałem. Pytam o pańską opinię. Ja uważam, że albo będziemy budować zdroworozsądkową partię konserwatywno-liberalną, narodową, to o silnej tożsamości, o silnych poglądach, ale bez ekscesów, albo pójdziemy w wariactwo i ekscesy. Wszyscy byliśmy szalenie zaskoczeni tym, co się wydarzyło. To, co się tutaj wydarzyło, to nie był pierwszy raz i było bardzo spektakularne. Trudno z Przemysława Wiplera wydobyć jakąś jasną deklarację. Może uda nam się w części internetowej, dlatego państwa zapraszam. RMF24 i nasze media społecznościowe. Panie pośle, naprawdę, niech się pan nie gniewa. Pan rozumie po polsku, pan umie się wypowiedzieć po polsku. Tak. Więc ja bardzo w imieniu naszych słuchaczy, oglądają nas ludzie także ci, którzy na pana głosowali. Być może oczywiście im się nie spodoba pańska odpowiedź i stąd pańska wstrzemięźliwość w jej udzielaniu.
Jestem ale nauczony, mam pewne doświadczenie w odpowiadaniu na to pytanie. Ale to niech pan to weźmie na klatę. Ja już to wziąłem na klatę. I powie językiem ewangelicznym tak, tak, nie, nie. Czy Grzegorz Braun powinien być dalej posłem Konfederacji? Uważam, że i mogę być w tej sprawie w mniejszości, ale ja uważam, że projekt, w którym będzie Grzegorz Braun, to będzie projekt, który będzie balans, Konfederacja z Grzegorzem Braunem, to jest Konfederacja, w która ma 5% z tego, olbrzymia większość to są absolutnie zdeterminowani fani Grzegorza Brauna, ale tak zwani normalni wyborcy, którzy chcą normalnej polityki, nie polityki gaśnicowej, nie polityki happeningowej, nie polityki takiej ekscesowej, od wyrywania mikrofonów, wynoszenia choinek z sądów. No, ja zapytałem Grzegorza Brauna, dlaczego on wyniósł tą choinkę z sądu. Wie pan redaktor, co on mi odpowiedział? Że on przywrócił powagę sądowej. Ja się wtedy zafrasowałem, bo pomyślałem, że ja o tym życiu nic nie wiem, bo jeżeli to było przywrócenie powagi sądowi, a nie odebranie powagi samemu sobie, to ja mam inne całkiem postrzeganie świata. Spychanie tej rozmowy na boczne tematy. A ja jestem tu po to, żeby dbać o to, żeby mój słuchacz, który jeszcze przy nas został, usłyszał jasną deklarację. Bo wie pan, dlaczego ja na przykład cenię niektórych polityków? Nie za to, że mi do nich blisko czy daleko, ale że mają cojones i mówią rzeczy czasami niepopularne. Jestem socjalistą i uważam, że należy bogatych łupić i tak dalej. To ja powtórzę, jestem Ryszardem Petru i mówię, że żadnego 500+. Głosowałem przeciw zawieszeniu Grzegorza Brauna w prawach członka klubu Konfederacji, ponieważ uważałem, że on powinien być za to, co się wydarzyło, co szkodzi Polsce, Konfederacji, Krzyśkowi Bosakowi, całej naszej formacji. Powinien zostać usunięty z klubu, a nie powinien być zawieszony. To wyartykułowałem i nie zmieniłem zdania. Nie Czyli zmieniłem pan uważa, zdania. Że powinien być wyrzucony, ale nie może pan tego powiedzieć Równie prosto. Dobrze Grzegorz Braun może chcieć i pewnie chce, żeby w Konfederacji nie było Przemysława Wipera. Tak jest, ale ja nie pytam pana teraz w związku z tym, jaka będzie decyzja. Pytam pana o własną opinię. To się nic nie zmieniło. To niech pan to powie pełnym zdaniem, to się ładnie wytnie i to będzie hulało. Z drugiej strony... No. Sami państwo widzą. To jest tak. Mówi, że... Ale nie przyszedłem tu po to, żeby dać panu redaktorowi akurat tą setkę w tej sprawie, która, można powiedzieć, wywoła bardzo nie dużo... Nie, naprawdę. Chodzi naprawdę o czasami... Internety wiedzą, jakie mam stosunek. Ja się z bardzo dużym hejtem zderzam. Niech się pan nie gniewa, ale ja nie mówię teraz o tak zwanych internetach, czyli o tych kilkudziesięciu... Wszyscy normalni wyborcy Konfederacji, którzy chcą, żeby Konfederacja współrządziła Polską, była poważną partią, wiedzą, że nie da się normalnej partii budować z Grzegorzem Braunem jako jednym z liderów Konfederacji. To w takim razie zostawmy już Grzegorza Brauna, a porozmawiamy chwilkę o reperkusjach, bo jest wniosek klubu Lewicy i Lewica powiedziała, że choćby miała sama głosować za tym wnioskiem, to będzie za nim głosowała. Chcą, żeby Krzysztof Bosak przestał być wicemarszałkiem, a wy macie problem, bo jeżeli wyrzucicie Brauna, tak jak pan mówi, to mogą odejść jego stronnicy, czyli wtedy Konfederacja przestanie być klubem, a stanie się kołem. Bo Grzegorz Braun ma troje stronników, plus on to są cztery osoby, 18 minus 4 to jest 14. Czy wiem, bo jestem po rozmowach z kolegami, że jedność Konfederacji jest dla nich istotną wartością. Czy myśli pan, że oni zostaną? Nie chciałbym spekulować w takich kwestiach, no ale oczywiście, że my wewnętrznie o takich rzeczach rozmawiamy. Wiemy, że jest tego rodzaju ryzyko, ale... Roman Fritz, Włodzimierz Skalik, Andrzej Zapałowski, na nich by to wisiało. No powiem tak. Wystarczy, że choć jeden z nich zostanie w Konfederacji. Ale to można powiedzieć, wartość, jaką jest posiadanie własnego klubu, jest istotna. Ale dużo ważniejszą wartością jest długofalowa perspektywa rozwoju formacji środowiska. Powiedzmy sobie szczerze, że po tym, co się wydarzyło, jedną z rzeczy, które będą bardzo szybko głosowane, będzie kwestia uchylania immunitetu Grzegorzowi Braunowi. Ale jak zagłosuje? Ja co do zasady
ja co do zasady uważam, że nie powinno się uchylać immunitetów. Tu pewnie jestem a propos bycia pod prąd, ponieważ wiem, jak czasami jest to nadużywane wobec posłów i co do zasady planowałem, że w każdym przypadku będę głosował przeciw uchylaniu immunitetów parlamentarnych. Niech wyborcy po zakończeniu kadencji rozliczają daną osobę. W tej sprawie również będzie pan przeciwko uchyleniu immunitetu. To jest bardzo kłopotliwe. Będzie pan przeciwko uchyleniu immunitetu Grzegorzowi Braunowi? Nie podjąłem jeszcze decyzji. To jest bardzo trudna kwestia. To jest bardzo trudna kwestia właśnie z uwagi na tą zasadę ogólną, żeby zawsze głosować przeciw uchyleniu immunitetu, bo to może być i będzie nadużywane. Czy są sytuacje bardziej jednoznaczne niż ta? Powiem tak, tutaj kwestie są jakby dwa obszary. Jeden obszar to jest to, co było podnoszone, czyli utrudnianie czynności religijnych w Sejmie. To moim zdaniem może być, jeżeli wątpliwe było, czy pani poseł Szering-Wielgus, teraz pani ministra, przeszkadzała w mszy świętej i sąd uznał, że nie przeszkadzała, no to... Ale to sąd uznał. Dokładnie. Lepiej mimo wszystko, żeby to sąd wydawał wyroki, a niż by to mieli Powiem robić szczerze, że... To mam inne pytanie, przepraszam bardzo. Teraz będzie głosowany w Senacie. Nie macie nic do rzeczy. Być może będzie głosowany. Wniosek o uchylenie immunitetu Tomasza Grodzkiego. No i ten wniosek nie przejdzie. Zapewne nie przejdzie. A pan uważa, że to dobrze, że nie przejdzie? 30 osób w Szczecinie będzie sądzonych o korupcję. Tomasz Grodzki nie będzie sądzony o korupcję, jeżeli moim zdaniem, będzie tak, jak pan mówi. To, że akt oskarżenia został złożony do sądu, nie zmienia praktycznie nic, jeżeli chodzi o wiedzę opinii publicznej na temat sytuacji Tomasza Grodzkiego. Jego wyborcy wybrali go, wiedząc o tym, jakie ma problemy, wiedząc, jakie rzeczy ma za uszami, ale wiedzieli o tym również Donald Tusk i jego koledzy, dlatego nie jest marszałkiem Senatu już teraz. Ale to nie ma znaczenia. Niech sobie wyborcy głosują na kogo chcą. Wyborcy mogą głosować na kogoś, kto siedzi w więzieniu. To nie jest problemem. Problemem jest tylko to, czy prawo powinno obowiązywać wobec posła i senatora, wobec senatora Grodzkiego i wobec posła Brauna. To jest pytanie do pana. Wiemy, po co jest immunitet. Immunitet jest po to, żeby właśnie takie instytucje jak prokuratura nie nadużywały. Czy w przypadku Grzegorza Brauna, który wparowuje z gaśnicą i gasi nie tylko świece hanukowe, ale również przy okazji gasi lekarkę, która pyta go, co pan robi, a on na nią z tą gaśnicą, to czy to i kobieta siedzi ponad 7 dni w szpitalu, to jest ważne, że ponad 7. No bo to w tym momencie jest przestępstwo ścigane z urzędu. Tak. I ta sytuacja, że wdowa, matka samotnie wychowująca trójkę dzieci i praktycznie święta spędza w szpitalu, to jest ten podstawowy problem, z którym będzie musiał się zdarzyć i Grzegorz Braun i wymiar sprawiedliwości. A Grzegorz Braun nie ma z tym żadnego chyba problemu. I to jest problem. Mogę powiedzieć, z wieloma rzeczami nie ma problemu, a ma problem z rzeczami, którymi nie powinien mieć problemu. Na przykład z tym, że jak poszliśmy do prezydenta, to on był niezadowolony, jak był usadzony i przestawiał krzesła i przemeblowywał posiedzenie ku wielkiemu przerażeniu, można powiedzieć, pracowników kancelarii prezydenta. I takie rzeczy, które my siedzimy zafrasowani i nie wiemy, co się dzieje i dlaczego to się dzieje, zdarzają się zbyt często po prostu. Dlaczego on te meble przestawiał? Bo nie Ponieważ powinien właściwie siedzieć na wprost prezydenta, my powinniśmy być delegacją i on w pewnym momencie najpierw chciał proponować kolegom się nie przesadzanie, a gdy to się nie udało, to zabrał krzesło jednego z kolegów i przemeblowywał krzesła, żeby bardziej godnie był usadzony. Sam pan opowiada o tym, jako o dowodzie na, powiedziałbym, pewną niestandardowość Grzegorza Brauna. Ja mówię grzecznie, państwo wiedzą, co mam na myśli. Ja się przyzwyczaiłem kiedyś do niestandardowości Janusza Korwin-Mikkego. No tak, ale w końcu go usunęliście, bo uznaliście, że co za dużo, to niezdrowe. Skoro pan mówi o Korwinie, o tej porze podjęliśmy decyzję, że dwoma twarzami Konfederacji ma być i współliderami mają być Sławomir Mentzen i Krzysztof Bosak i nie była to przypadkowa decyzja. I chodziło o dwóch innych liderów, z których jeden bardzo się odpalił, tak się odpalił podczas kampanii wyborczej, że zajął trzecie miejsce na liście warszawskiej. Człowiek, który był przez lata tego środowiska niewątpliwą lokomotywą, mówimy Januszu Korwin-Mikke, a Grzegorz Braun, no można powiedzieć, kilka tygodni po wyborach pokazał właśnie, czego się bali moi koledzy, podejmując taką decyzję jako przywództwo Konfederacji. Bali się, że tego rodzaju eksces po prostu wywróci linię kampanii. A ta kampania pokazała, że największe przepływy polityczne były między nami a trzecią drogą.
I to, kto już teraz rządzi Polską, że rządzi Donald Tusk, że mamy rząd centrolewicowy, to jest efekt tak naprawdę działań Janusza Korwin-Mikkego. W przeważającej mierze, oczywiście nie to znaczy, tylko. Jemu się udało zniechęcić wyborców Konfederacji. Udało się młode kobiety zniechęcić do głosowania na Konfederację słynną akcją z patriarchatem. To wyglądało jak prowokacja przeciw Konfederacji, której ja sam bym tak artystycznie nie wymyślił. A to, że w tej piwnicy z kilkoma szurami Januszem Korwinem-Mikke była kamera TVN-u, to do teraz mnie nie przestaje zadziwiać. Pan się śmieje, ale ja to patrzyłem. A mam płakać? Tak, jedzenie psów. Jakaś tam kobieta, która ląduje na 12 miejscu czy 13 w środku listy w Sieradzu bez szans na mandat, nie, przepraszam, na ostatnim miejscu w Koninie, z partii notabene Grzegorza wpisuje na Facebooku mięso to mięso, przy jakiejś dyskusji o jedzeniu psów i nagle się okazuje, że przez miesiąc my się tłumaczymy, czy jesteśmy z jedzeniem psów, czy nie. Później się okazuje, że mamy takich kosmitów na listach więcej i prawie wszyscy są z jednego środowiska, jeżeli chodzi o środowiska współtworzone naszą dobrze, zostawmy formację. W takim razie wasze problemy ze środowiskiem. Chciałem spytać o Janusza Korwin-Mikkego, skoro już to nazwisko padło, pan je przywołał. Grzegorz Braun... Sekundkę, może zadam to pytanie. Dobrze. Tworzy partię. Czy nowa partia Janusza Korwin-Mikkego to będzie zagrożenie dla Konfederacji, czy raczej happening? No ja uważam, że jeżeli będzie tam sam Janusz Korwin-Mikke i ci ludzie, którzy już za nim poszli, to będzie taki happening, który może nawet nie zarejestrować list, chyba że nasza konkurencja będzie pomagała Januszowi Korwinowi-Mikke zebrać podpisy i zarejestrować listy do Europarlamentu, co by nie zadziwiło, ponieważ wiem, w jakim trybie zbierano podpisy na rejestrację w całej Polsce bezpartyjnych samorządowców albo partii pod tytułem Polska, jak to się nazywała? Polska jest jedna, tak? PJJ. Coś takiego, 1% zdobyła partia, o której nikt nic nie wie. No i zarejestrowała prawie w całym kraju tak listy. Było. Istotnie. Bo uważali liderzy PiSu, że będzie nam zabierała głównie głosy, ponieważ... Liderzy PiSu jakby tu przyszli, to by powiedzieli, żeby się pan... żeby się pan ocknął, bo oni uważają, że to im zabierało głosy. Ach, bo na koniec końców tak się okazało. Wy te spory załatwicie między sobą. Ja mam do pana inne pytanie. Prześledziliśmy pańskie oświadczenie majątkowe. Aha. Jest tam jedna rzecz, która mnie fascynuje. Nie pańskie dochody. Wszystkiego tak? Dobrego. Pan pożyczył aktorowi, którego pan wymienił z imienia i nazwiska, Tomaszowi Karolakowi, 30 tysięcy złotych. No. Po pierwsze, czy Tomasz Karolak jest aż tak ubogi, że musi szukać pożyczki u pana? Panie redaktorze, ja do niego dzwoniłem z 10 razy, mówiąc mu... Ja mogę do niego zaraz zadzwonić. Ja dzwoniłem do niego 10 razy, licząc, że kolega Tomasz... powiem tak. Miałem nadzieję, że jak mu zadzwonię parę razy, powiem Tomek, ale pamiętaj, ja będę musiał to wpisać do deklaracji, to on dla świętego spokoju, żeby mi nie mieć tego rodzaju przygody, żeby nie być w tej mojej deklaracji, to mi odda te 30 tysięcy złotych. Ja dużo bardziej bym wolał, żeby on mnie ten pieniądz oddał, niż żebym jego miał w mojej deklaracji majątkowej. Niech pan teraz przede mną nie odgrywa, tylko odpowie na pytanie. Bo tu chodzi o pieniądze, panie redaktorze, koniec końców. Ja bym wolał, żeby one do mnie wróciły, no. Czyli on pan rzeczywiście pożyczył Tomaszowi Karolakowi No tak. To wygląda jak happening, albo podstawiony Tomasz Karolak, zupełnie inny Tomasz Karolak. Nie, to jest ten Tomek Karolak i to nie był pierwszy raz, kiedy mu w czymś tam pomagałem. Zazwyczaj oddawał, właściwie dotychczas oddawał, więc mam nadzieję, że tym razem oddawał. Teraz na razie jeszcze nie. Powiem tak, już dawno powinna ten temat być w tym obszarze zamknięty. Powinien być rozliczony, powinniśmy pójść na wino z tej okazji. Pan ciągle chce pić wino, rozumiem. Panie redaktorze, ja przyganiał kocioł Garzykowi. To pan w końcu zrobi tak, że pan tego Karolaka zrobi prezesem telewizji. Powiem tak, na pewno dużo bardziej by się nadawał niż te osoby, które były i te nowo powoływane i on na pewno jest dużo bardziej misyjny i apolityczny niż osoby, które były i są w chwili obecnej. Czyli Karolak na prezesa. Nie chciałbym mu robić krzywdy, ale na pewno nie to mu jest pisane z uwagi na to, że on z różnych powodów wylądował jako semastrysta polityczny. Że panu głównie dlatego, że panu nie oddał forsy. Pozdrawiamy pana Tomasza. Tomku, ja ciebie też serdecznie pozdrawiam. Bardzo Tomasza Korolaka wszyscy lubimy. Kłaniam się nisko panu. Cały naród polski. Tak jest. No więc byłby dobrym prezesem telewizji. Na pewno lubianym. Na pewno lubianym.
Zaryzykowałbym. Przemysław Wipler był Państwa gościem. Bardzo Państwu dziękuję i Panom. Dziękuję bardzo.